można mówić. Przede wszystkim gratuluję trenerowi Waniakowi. Piątego miejsca, tak? Piąte? Chyba piąte, ja nie patrzę Jarek w tabelę. Piątego miejsca, no cóż, no. Mieliśmy być w niebie, jesteśmy w piekle i tak... Już tydzień temu, co graliśmy z Tychami, już było widać, że coś jest nie tak z zespołem. Dzisiaj sami się widzieli, że żeby strzelać bramki, to troszeczkę trzeba zdrowia zostawić. No mój zespół w pierwszej połowie chyba lekko nie dojechał. Chyba siedzieli jeszcze w autobusie. Jeśli się coś tam nakreśla na odprawie przemeczowej i wszystko jest ok, zawodnicy nie pytają się i o tym są przekonani, że wiedzą jak najlepiej. No to cóż, no sami się widzieli. No. Nie chcę mi się po prostu komentować. Czeka mnie jeszcze długa droga i jakby powiedzieć, głowa strasznie mi boli od tego wszystkiego, co dzisiaj widziałem, jeśli chodzi o poczynania mojego zespołu. No cóż, myślę, że momentami było ciekawe widowisko, bo również my żeśmy stwarzali sytuację, my też również mieliśmy okazję do strzelenia bramki, ale cóż, Miedź okazała się lepszym zespołem. Gratuluję i powodzenia. Dziękujemy. Trener Bogusław Baniak. No mi jest przykro, że zawsze tam Jarka, no jako uśmiechniętego, wesołego człowieka, że lubimy sobie nieraz zadzwonić do siebie, pożartować, jakiś kawał powiedzieć, bo w tej pracy zawsze mu mówiłem jako mojemu zawodnikowi, że to nie jest tak wszystko prosto po drugiej stronie barykady. No już parę lat ładnych pracuję w Wytrzynie i wie, że to jest nie taki prosty zawód. Ale smutno mi jest też, że Jarek w takim tonie zrobił wypowiedź, ale ma dużo racji. No. Ja nie jestem do oceny Jarka, to jest jego problem i sądec i do wysądz, co się dzieje, dlaczego oni mają takie luki w obronie i nie poświęcają tyle pracy, bo to w meczu mistrzowskim, gdzie się grało punkty, o prestiż, o jakieś zachowanie meczu, ale to jest problem i sądec. My pierwszą połowę zagraliśmy no, znowu kapitalnie jak z Polonią, tylko jest jedna rzecz, no Zbyszek, ta pierwsza minuta meczu, myślę, że mógłby otworzyć wynik i mogłoby być jeszcze fajniej i inaczej, a tak sobie po przerwie i myślę, że tu musiałbym docenić jednak mimo wszystko zespół Sandecji, kiedy poczuli krew i rzut karny, no szkoda znowu, że ten błąd tego Mateusza, bo już go tak chciałem dzisiaj na konferencji pochwalić, bo to jest przecież 19-letni mężczyzna i gra w tym zespole tych zawodowców, no i myślę, że popełnił gdzieś tam błąd, najpierw Łobodziński, on fauluje i tak krew poczuli i tutaj był taki moment zawahania, no trzecia bramka Łobodzińskiego po kapitalnych akcjach i kiedy właściwie Sandecja naprawdę chce już walczyć o honor i się odkrywa niesamowicie i my zamiast dokończyć tę akcję, tu jest jedyny in minus moich zawodników, no to zawsze powtarzam, w piłce nie kopie się leżącego, tylko nieraz możesz ty być skopany, nie? I jeżeli są sytuacje, trzeba strzelać. Nowacki, Grzegorzewski, kapitalny strzał Madejskiego, no a później to jest poprzeczka i się by zrobiło różowo. Także uważam, że niepotrzebne takie do końca kontrolowanie meczu, gdzie w polskim języku kontrolowanie meczu to już jest mniej biegamy, bo mamy wyniki fajnie. Szanujmy kibica, strzelajmy bramki, bo on po to przychodzi i byłoby fajnie i okazalej. Zdecydowanie, no muszę to powiedzieć, zespół no lepszy i dlatego też wygrał to spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Jeśli nie ma... Krzyszkie Wolskie. Aha, ja myślę, że Jarkowi też troszeczkę pokrzyżowały szyki, kontuzja. Pomóż mi, Jarku. Aleksandra, tego zaraz w pierwszej minucie. Kosiorowskiego, to jest porządny zawodnik, my się go obawialiśmy. A u nas Wołczka i musieliśmy, Jarek stawia Świątka, prawda? My za Wołczka przetasowujemy zespół, który jest rozchuśtany, czyli wycofujemy ofensywnego Łobodzińskiego, który kapitalnie rozpoczął mecz. I no i szkoda to, że to się wszystko pogmatwało i na pewno to też miało wpływ, te dwie kontuzje tak szybkie na jakieś tam przestawianie zespołów. Mi ta zmiana wyszła na dobre, bo to Łobodziński robi tą kapitalną akcję na 1-0 z Madejskim i Zaki strzela bramkę. Natomiast na pewno Wołczek, dramat, ja nawet, to jest tak charakterny chłopak, że on podbiegł do mnie i mówi, że trenerze, po co ta zmiana, jak ja mogę grać? Podwójne złamanie, tego co się dowiaduje od lekarza, podwójne złamanie nosa, tak? I nie wiadomo, czy nie jest wstrząśnięcie mózgu. To kompletnie przypadek, nie? Tam nie ma żadnej złośliwości w kierunku od zawodnika Sandecji. W żadnym wypadku. Przypadek totalny. Się podnosi, się nadziewa na kolano, łamie sobie nos i mam teraz kłopot przed Tychami, no ale trzeba to jakoś załatwić. Bo właśnie jak podszedł tam do trenera przy ławce, to właśnie... No, mówię, ale... Chce grać, tak? Tak, jeszcze chcę grać, ale myślę, że tam już trochę był szok, nie? Tak? I to wszystko było bardzo mocne uderzenie i połamany nos. Ja tutaj dziękuję Kowalikowi, że on mnie nie dopuścił, że jednak
prosił mnie o tą zmianę doktor, tak? A on się na tym przede wszystkim lepiej zna i wyszło na niego, że gdybyśmy się pomylili, to jeszcze było gdzieś omdlenie i doprowadziliśmy do jakiejś tragedii. Po co?